No i tak, kochani, nasze dukato z Mazur na chwilkę żeśmy przypchnęli do początku hali i tak jest prawie skończone. Powiedzmy, że tylko szpachlowanie mi zostało. To mam taki wynalazek do naprawy. Szybka akcja. To jest Ford Fiesta. To znajomy go kupił za 300 zł, ale już go ma jakiś czas. No i o, tutaj wyszła taka zgnilizna i trzeba to tak na szybko, wiecie, naprawić. Nawet kupił tutaj o reparaturkę. Taka oto piękna reparaturka. Zresztą będzie zobaczyć, jak to dziadostwo wyciąć. Myślę, że to sobie darujemy, ten kawałek. Bo tu jest, widzę, zdrowe. Tylko wetniemy gdzieś tak, o tu dotąd. I cały ten łuczek. Bo tu widzę, jest zgnity. I ten dół też jest zgnity. Ten próg, to tu w ogóle praktycznie go nie ma. I tam jest pianka nawalona. Ale tu mamy ten kawałek progu, więc tu coś, wiecie, tak dospawamy delikatnie. Tu najwyżej wytnę po łuczku gdzieś tak. O, powiedzmy dotąd. I się ładnie, wiecie, przyspawa. Tak. Na sztukę, żeby pochodził jeszcze pojazd. Także tak, sobota już prawie 20. O, podwórko całe zawalone wehikułami. Majster musi to wszystko naprawić. Także co, bierzemy się do akcji. Dobra, kochani, pierwsze co to zmotkujemy, zobaczymy w ogóle co to jest. Ile trzeba by tu wyciąć. Złoty taki element. Da, moi kochani. Miki, widziałeś? 140 zł taka blacha, tak? No. A kwiesta kosztowała 300. 600. No ogólnie, czy ja za nią dałem 300 cel. No, to no. Ta blacha to jest połowa i wartości zabezpieczenie jest tego. droższe do tego auta niż ta kurwa reparaturka. No. Ale jak się poradzimy? No nie. Słuchaj. Czekaj, bo Miki ma. Ma snickersa. Kurwa. Wiesz co? Tu jest takie wyrzeczne na kole. Ale chyba nie będziemy go kurwa robić, tylko tu Nie, przyspawamy i tam. właśnie Łukasz, to No. właśnie, tak jak mówisz. Planowałem tu, wiesz, sam zrobić, ale mówię, jak ja to zrobię, to jeszcze będę musiał dokupywać ten element i w ogóle, kurde. Bo ja to z początku chciałem tutaj te nity, wiesz, rozwiercać. No, żeby... Ale mówię z drugiej strony, co ja tu... Ty widzisz, rękę wsadziłeś, już wiedziałeś, o co chodzi, że tam kurwa nic nie będzie z tego. Nie, no bo to jest... Tu właśnie ten On element, już ma... gdzie to tylko przegląd. Ostatni rok je jest, kurwa. Tak, klima w nim działa? No. Co ty gadasz? Wszystko w nim działa. Klima, wszystko. Kurwa, ja w swoim Oplu klimę nie mam, a tutaj widzę, szyby też działają w prądzie. No, kurwa. Full electric. Poduszki powietrzne, wszystko jest. A jakby go zrobił tak na ten, to można by nim śmigać. Bo chyba tak nie zrobi. Za dużo kasy z niego boli. Tu progi, ten tył też jest zżarty, z drugiej strony też by trzeba było robić. No. Wypijemy sobie i zrobimy. Zresztą resztę sobie szpachem, wiesz, wykończę wszystko, zapisuję. Aha, ty będziesz coś szpachował, tak? No. Chodzi o to właśnie, żebyś Łukasz to tylko, wiesz, przyłapał, co nie? Bo nikt nie ma takich kompetencji tutaj, kurde, ogólnie. Każdy uczony, co nie? Po studiach, a to kurde. A jak przyjdzie coś, to nie ma zrobić. Czekaj, Michi. Odejdź, chłopak. Idź, bo tu są... Dobra, Nadepniesz na... Idę tutaj do sąsiadów jeszcze. Nie? Dobra, czy tu dam radę, no. No, pewnie. No, także Nie będzie ci spokojnie. przeszkadzał. Dobra, no. No, spoko. No dobra, mi kochani, tak to będzie wyglądać. Majster tu już powycinał sobie
większość tej rdzy. Znaczy nie do końca, tylko tak wiecie, żeby tą rapturkę przyłożyć. Szczelina jaka taka powinna być. Tutaj jedynie trzeba będzie troszeczkę przymutkować, żeby dłuż drzwi się ładnie skrywał. Ale tak wytnę tą całą zgniznę, to powinno nam troszeczkę jeszcze osiąść. Także co? Delikatnie to teraz otworzymy drzwiczki. Maja sobie teraz odznaczy to mniej więcej, wiecie, mazaczkiem. No i trzeba będzie to ładnie wyciąć, bo pod spodem jeszcze mamy zgniznę. Robi się ciepło, ciemno, przepraszam bardzo. W sobotę zamiast w domku to spędzimy sobie przy fieście. Fiesta, fiesta, fiesta. No i dobra, kochani, już możemy to powoli wycinać. Założymy rękawiczkę. No. Miał mi pomagać właściciel i nie ma czasu. Tak to jest. No dobra, kochani, pomalowałem chociaż tak trochę tą farbą, tą wewnętrzną część nadkola. Ja wiem, że to powinno, wiecie, ładnie być to odbudowane, ale nie za... nie tym razem. Także co, farba niech sobie trochę przesnie. Tam patrzę na górze, czy nie ma żadnych dziwnych akcji, żadnych gąbek. Nic takiego, żeby tu się nic zaczęło palić. Tu też pianka wybrana, wszystko powybierane, także przykładamy reperaturkę tą o tu i spawamy. No i dobra, zaraz to ładnie przyłożyć. Zostawiamy na zakładkę, żadnych tam nawet nie robię nic. Bo nawet nie podejdzie felczarka, bo ten nutkol jest bardzo blisko. Taka 1,5 mm, 2 mm nakładeczka. Sprawdzimy. Czekajcie, masa. O, masą sobie przyłapimy z jednej strony. Dobra,
Zajebiście. Idź, co ma to. Co tak, co tak, co nie? Ten co? Ile Łukasz tam? Co? Ile? Ile masz? Kołaska plus VAT? Kołaska plus VAT. Nie no, z fakturą będzie drożej, nie? Nie, nie możemy tutaj się rozpisywać, wiesz. Pewnie, to nie ma co. Tak, pewnie. Bo wiesz, po prostu idziemy od razu do domu, byśmy dzisiaj ten go wyjmali, to co nie? A się przydał. No, a ty kiedy będziesz go sobie tam skapował jutro? Jutro no. No. Ja dzisiaj na wariata nie będę robił, szczerze. Nie, to już jest... Też trochę wypiłem, kurwa, weekend dzisiaj tak. No, jutro sobie poszukuję, ładniej to zrobię. Dziewczyna ma, kurwa, z końca roku nie się potuczą. Co jutro jest? Ale nie, nie, ja tam u siebie, po domu sobie go zrobię do końca. Aha. Pamiętaj, ja jutro chciałem samochód poszpachlować sobie. Pamiętaj, żeby dzień święty święcić. Dokładnie, dzień święty święć, tak jest, żadnej roboty. Robota to tam... Pewnie. Nie ma co. Wiesz, do bankomatu będę musiał skoczyć. No to podskoczymy. Czy to ja... Drugie auto mam w domu, ze ciotką bym podskoczył od razu teraz, nie? One złodzieje jakieś jeżdżą i grasują. A nie wiem, nie słyszałem. No. Jakieś Audi czarne. Jeździ też po Piotrowicach. Wszystkich obserwuje. No. A widzieli po lasku tam zmieniali numery rejestracyjne. Nie wiem. Kurwa kawałek progu, byśmy sobie pianki tam wpierdzielić. Łukasz, tym już ty się nie przejmuj, ja to zrobię tak, że będzie to pła. Ja na wykończeniach na budowie robię. Aha, no to kurwa, to... Panie, to co ja tutaj... Się... Pianka w ruch. Wiesz, bo ja nie widziałem tego, najważniejsze to właśnie to, bo ty tam... Wiesz, ty no. Się tylko popatrzysz rękę... No patrz, zobacz jak ładnie masz, jaka linia jest piękna. Zobacz, no. Jaka piękna linia. No fakt, tutaj odstaję, bo te drzwi są tak uderzone, no, nie? Drzwi są... Jutro je też będę może. Drzwi są, widzicie, pierdolnięte trochę, ale to nic. No, ale to kurwa. No. To sobie mówisz, że szlifujesz? Pewnie, że tak. Szlifierkę ma. Pewnie. Poczekaj, tu jeszcze tylko spadnę do dół, żeby to miało takie ręce i nogi, no. Zajebiście. Bo ja sobie kurwa, ten... Będzie maszyna będzie śmigać. Kurwa, to musiałem kupię pianki u wiadra. Ci powiem, ten kawałek jest za 140 zł. No. Dokupujesz próg i praktycznie szkielet auta składasz sobie na domu, kurwa. No nie do końca tak jest, wiesz? Kurwa, no tu też brakuje kawałek progu, żeby ci ten, ale mówisz, tutaj pianki można dać, bo tu widzę ktoś... Pewnie! Ktoś tu piankę już... No. Dawa jakiś fachura. No nie, szpachla, kliki będzie gitku. Tak jest. Mistrzostwo, kurwa. Dobra, tu jeszcze pochaczujemy. To co, Łukasz, ty sobie tu podziałaj. Powiedz mi tylko ile ja lecę do bankomatu, wrócę na dwa. Tak. Zabierę to. Ile byśmy tam przemawiali? Co? Ty pytałem, czy w wózku się zmieści? Zmieści się spokojnie.
No dobra, skończone moje mili. Tu właściwie sobie sam to będziesz szlifował, szpachlował. Także wyjeżdżamy. Czekać, ile mi to zajęło? No za 40 minut. To kończymy na dzisiaj tą nierówną walkę. I uciekamy do domu. Wy się trzymajcie, moi kochani.